Książę Ingo rozpędza twoje smutki. Ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki uszedł czarny kruk na dachach Petersburga. Niech to wszystko szlak. Książę Ingo rozpędza twoje smutki. Ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki uszedł czarny kruk na dachach Petersburga. Niech to wszystko szlak. Serdecznie na wernisażu wystawy fotografii pani Małgosi Piekarskiej i pani Katarzyny Kusznerczuk. Witam pana Ireneusza Żmudzińskiego-Calu, przewodniczącego Rady Gminy Janów Podlaski. Oczywiście oraz wszystkich państwa. Bardzo nam miło, że państwo nie przestraszyli się i zaszczycili nas swoją obecnością. I tutaj przeprosimy od pana wójta Leszka Kaczuka, ponieważ zatrzymały go pewne sprawy, nie mógł dotrzeć, aczkolwiek już widział zdjęcia obu pań i żałował, że no niestety nie będzie mógł dzisiaj z nami być. Proszę państwa, dwie panie. Piękna wystawa, światłem malowana. Poświęcona w zasadzie kobiecie. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Wie pani, pani Małgosia związana z Janowem poprzez naukę w liceum. Na pewno pozostały te czasy w pamięci. Od 35 lat związana z fotografią, przez 28 lat zawodowo. W klubie fotograficznym w Białym Centrum Kultury w Białej Podlaskiej Migawka. Kasia Kusznerczuk, nasza rodowita janowianka, związana z Janowem, z Ośrodkiem Kultury tutaj od najmłodszych lat. Na początku zajmowała się plastyką, malarstwem, następnie fotografia. Efekt tutaj widzimy, jest piorunujący, obie panie prace mają rewelacyjne. Zajmują się pani Małgosia, ulubione tematy fotograficzne, tak? Portret, fotografia kreacyjna, martwa natura oraz fotografia elementarna. Kasia, płaszczyzna zawodowa, jaką tutaj ją inspiruje cały czas, to jest na pewno człowiek, przyroda, moda, natura, to co najpiękniejsze w życiu. W Janowie. Te lata naprawdę miło wspominam. Jednocześnie 20 plenerów podlaskich przełom Bugu, które się odbyły na Stadninie. To też co kiedyś przeliczyłam, że to prawie pół roku spędzonych na Stadninie i w Janowie. Tak praktycznie. I większość prac pochodzi właśnie z pleneru tych nadburzańskich, gdzie właśnie fotografowałam właśnie w wioskach nad Bugiem, spotykałam kobiety i fotografowałam. Także też chodziłam tutaj 33 lata temu na kółko fotograficzne. Właśnie z Iwoną przypomniałam sobie dzisiaj w nocy, jak to żeśmy się tutaj fajnie bawili i taką przygodę jedną, jak żeśmy w farbie emulsyjnej myśleliśmy, że to gips, bandażowałyśmy ręce. Żeby to
nie pójść, ale to były takie czasy. Człowiek jeszcze nie miał tej świadomości, że wiadomo, że gips to by zastygł i nie można by było tym się bawić. A to marzę się i marzę. Marzę się i marzę, ale to takie właśnie przygody. I światłem malowane właśnie ta wystawa też była w Bielskim Centrum Kultury po Dniu Kobiet, bo około 11 marca też było otwarcie. Tytuł powstał taki właśnie z cyklu tego Kobiece Hobby związane i tam była prezentowana. Jest o kilka zdjęć powiększona i fajnie, że mogliśmy zaprezentować tą wystawę tutaj w Janowie. I dziękuję wszystkim za przybycie. Teraz Kasia wiecie. Ja również dziękuję bardzo wszystkim, szczególnie za zaproszenie tutaj. Bardzo się cieszę, że akurat w tym miejscu, ponieważ no, Gokiem w Janowie Podlaskim jestem związana od maleńkości. A tak sobie też właśnie w tym momencie przypomniałam, że ja też chodziłam tu naokoło fotograficzne, które prowadziła Grażynka właśnie. Tutaj jakby mieliśmy taką ciemię i też takie pierwsze przygody i razem z Grażynką i razem u mnie w domu z moim tatą, który jest. Dziękuję. I bardzo się cieszę, że właśnie, że mogę tutaj zaprezentować swoje prace i że wszyscy przyszli. Dziękuję serdecznie. A, jeszcze może tak powiem, te zdjęcia, które prezentuję, to jest tak jakby przekrój częściowy fotografii, z którą miałam do czynienia, bo są też zdjęcia robione w studio, są zdjęcia robione podczas warsztatów jako fotografia uliczna na ulicy i również są zdjęcia, które były robione w plenerze, w naturze, także taki przekrój fotograficzny z tymi elementami, z którymi ja do tej pory jakby miałam okazję pracować. No i najważniejsze wśród nich człowiek i energia, jaką ze sobą niesie. Dziękuję. To zdjęcie. Czy ta pani bohaterka pani grozi? Nie, ta pani nam opowiadała o różnych rzeczach. To było, nie pamiętam, ta pani się nazywała gdzieś w wiosce, chyba w Ostrowiu tutaj, naprzeciwko Werklisie. Nie, ona nam pokazywała coś, opowiadała o swojej córce, gdzie mieszka i opowiadała nam właśnie jeszcze tam, gdzie ktoś tam mieszka, bo wskazywała kierunek. Wskazywała nam kierunek. To po prostu była rozmowa na tych właśnie wiejskich ławeczkach. Tutaj też panią mamy na wiejskiej ławeczce. Ta pani zbierała macierzankę. To były takie właśnie sceny nadburzańskie, gdzie żeśmy fotografowali właśnie panie. Tam jeszcze miałam takie zdjęcie, tylko które nie mamy w stawie, jak lipę obrywają. Różne rzeczy, jak właśnie na plenerze się jest, ma czas się i jest czas, żeby porozmawiać z każdym wysłuchać historię życia nieraz. A jak to było z tym uciekaniem ze szkoły i z gipsem? A to nie było ze szkoły, to myśmy na kółku tutaj fotograficznym, jak kiedyś chodziłam to 33 lata temu i stała taka beczka z farbą, myśmy myślały, że to jest gips i żeśmy z koleżanką bandażem, żeśmy gipsowały serce, żeby w szkole nie pisać potem na drugi dzień. Ale że to nie zastygało, dopiero teraz to bym wiedziała, że po prostu gips nie stałby w beczce, bo to by zastygło, a to była farba emulsyjna, bo gdyby była olejna, no to bym sobie, to bym wyczuła to. No. To takie dzisiaj można się pośmiać z tego. Tak, można się pośmiać, przypomniałam właśnie, że różne rzeczy się robiło. Ja się po prostu, jak prowadzę sama już 28 lat kółko fotograficzne, to się nie dziwię, dzieci różne rzeczy robią. Przychodzą w gipsie? Nie przychodzą w gipsie, ale właśnie na śmigu z dyngu stalewali w rękawice wody i się rzucali rękawicami gumowymi. Więc różne rzeczy miałam. Gratulujemy wystawy. Dziękuję. Myślę, że każde działanie fotograficzne i ogólnie artystyczne jest ważne z różnych punktów widzenia. Zarówno z punktu widzenia osoby, która może się wyrazić w tym takim dosyć nietypowym okresie, może się wyrazić artystycznie, może dać upuść swoim emocjom i swoim jakimś frustracjom, które się wiążą z takim trudnym tematem, do tej pory jakby nieobecnym w naszym życiu. Natomiast z punktu widzenia widza, myślę, że to jest również ciekawe doświadczenie, ponieważ inne osoby mogą jakby poczuć jedność w tym wszystkim, zwrócić uwagę, jak
jak inne osoby postrzegają ten temat, jak się w nim odnajdują, ale również mogą odnaleźć jakąś otuchę, może jakąś radość, bo przecież nie wszystkie prace są takie negatywne lub również są śmieszne i w takich trudnych czasach jednak dobrze jest po prostu pozytywnie, jakieś pozytywne aspekty odnajdywać. Dziękuję bardzo.